Jesteśmy podzieleni na trzy sekcje, sekcję wokalną, instrumentalną i sekcję aktorską. Za sekcję aktorską odpowiada moja przyjaciółka, bo ja bym chyba nie wyrobiła. I mamy około 12 wokalistów i 7 instrumentów. Myślę, że trudno jest, przygotowując coś tak dużego, cały czas myśleć tylko o tym, dlaczego to robimy. Ponieważ ważne jest po prostu, żeby skupić się na tym, co robimy, żeby zrobić to dobrze. I wydaje mi się, że te momenty, kiedy myślimy o tych wszystkich ludziach, którym mamy pomóc, to są w szczególności te momenty, kiedy robi się po prostu ciężko. I ja sama bardzo często, jak sobie o tym myślę, to mam ochotę zrezygnować. Bo to jest bardzo dużo pracy, bardzo ciężka praca. I jak przychodzi taki moment, że już chciałabym to wszystko zostawić i już tego nie ciągnąć, przypominam sobie, że po części ludzkie życie jest też w naszych rękach, bo jesteśmy odpowiedzialni za tych, którym pomagamy. Aż boję się, że gdy znajdziemy nowy tom, to nigdy nie poczujemy się tak jak u siebie. Zawsze będzie mi brakować starego, bujanego krzesła. I skrzypiących drzwi, i krochmalonych serwetek mamy. Ideą tego przedstawienia jest pokazanie właśnie poświęcenia, ale też tego, że na końcu każdy może znaleźć dom i że wszystko będzie dobrze. Mam taką nadzieję i dlatego właśnie wystawiam ten spektakl. Chcecie w ten sposób dodać otuchy, można tak powiedzieć, obywatelom Ukrainy? Dokładnie, taki jest cel. Jednym ze sposobów walki, można powiedzieć, jest też ocalenie kultury danego kraju, czy przekazywanie kultury danego kraju. Wtedy się ocala też jego tożsamość, jego jakąś taką rację bytu. No i uczniowie naszej szkoły właśnie w ten sposób chcą też wyrazić swoją solidarność z Ukraińcami, z mieszkańcami Ukrainy. I w ten właśnie przez to, co przygotowują, podtrzymać tożsamość narodu ukraińskiego, ich kulturę. Jakby gdzieś tam była góra, to by mi nawet nie zauważył. Beć? Tak? Zaśpiewasz tą piosenkę, którą śpiewała nam mamusia? Tak, tak, i opowiedz nam o Wielkim Mamaju. Dobrze.